Nic nie ma? Chcę jeść! Co? Mała Britney płacze? Już do ciebie idę. Napijesz się herbaty? Mała Britney płacze? Już biegnę. Ojej, Britney płacze? Babcia jest już w drodze. Maluchu, co się stało? Ona po prostu chce jeść. Nadszedł czas na kulinarny challenge na Barada. Kochani, skupcie swoją uwagę na Britney. Daję wam pierwsze zadanie. Chcę pankejki. Nie ma problemu, zrobi się. To proste. O, już się zaczęło? Dobrze, zrobię placuszki. Ale dlaczego od razu na słodko? Mam tu kabaczka. Babciu, nie jestem pewna, czy właśnie takie placki chce mała Britney. Dlaczego? Przecież jeszcze nawet ich nie próbowała. Niech zje, a potem powie. Ciasto gotowe. Pozostało tylko usmażyć pankejki. Wyglądają sympatycznie, zieloniutkie. I pachną świeżością. Podoba ci się, Enid? Nie? Wybrzydzasz. Dobrze. Zrobię pyszne, słodkie pankejki, które spodobają się małej Britney. Ale muszę najpierw otworzyć mleko. Ojej, to straszne. Jestem cała mokra. Ale okej, to nic takiego. Dobrze, że zostało troszkę mleczka. Teraz dodam mąkę. No i oczywiście jajko. Czyściutko mieszam. Dzielę na miseczki. Uzbrajam się w barwniki. I pora na kolory. Wow, jak pięknie. Mam nadzieję, że same pankejki też będą takie kolorowe. Pozostało tylko to usmażyć. Jupi, moja góra tęczowych pankejków. Biorę kremik. Wyciskam z niego grzywę jednorożca. Oto i uszy. Dodam też oczy. No i oczywiście złoty róg. Nie może zabraknąć magicznego pyłku. Ojej, to znaczy słodkiej posypki. Gotowe. Jestem pewna, że Britney będzie zachwycona. Niby co może ją zachwycić, ta burza mdłości? Zaraz zrobię najlepsze pankejki w historii. Rączka prawie oszalał, kiedy po raz pierwszy ich spróbował. Palce lizać. Oczywiście zrobię czarne naleśniki. To nie tylko piękny, ale i bardzo praktyczny kolor. Jeśli coś się przypali, na czarnym w ogóle nie będzie tego widać. O matko, co ona tam wyprawia? O zgrozo. Moje pankejki mają piękny, świeżutki, zielony kolor. Nie wiem, co cię tak zachwyca, babciu. Moje pankejki wyglądają super. A jeszcze lepiej będą wyglądać z białym kremem, którym narysuję pajęczynę i pająka. Wspaniale, prawda? Sama na to wpadłam. Według mnie to wygląda za bardzo mrocznie. Wszyscy gotowi? No to Britney, możesz próbować. Z przyjemnością! Zacznę od tego. Są jakieś takie dziwne. Ojej! Niedobre! Ech! A tutaj widzę coś bardzo interesującego. Wyglądają przerażająco, czyli robiła je Wednesday. Spróbuję. O, są całkiem dobre. A te wyglądają przecudnie. Są dokładnie takie, jakie chciałam. Mały tęczowy jednorożec. Jak uroczo. Muszę spróbować. Rewelacja. Jestem w niebo wzięta. Amen. Wygrywają te pankejki. Gratulacje, Enid. Pierwsza wygrana. Pozostałym życzymy powodzenia. Dziewczynka kończy już rysowanie. Zobaczmy, czego tym razem chce. Chcę kakao. Wednesday jest gotowa, babcia też. A Enid wszystko przegapiła. Uwaga! Też jest gotowa. No to do dzieła. Chcę zacząć natychmiast, żeby skończyć jako pierwsza. Potrzebuję mleka. Bo kakao bez mleka to nie kakao. Trochę skomplikuję przepis. Wierzę w to, że najpyszniejsze kakao można zrobić z batoników Mars. Włączam maszynę i... Co? Ja też już zaczęłam. Dobra, bierzemy mleko. Wsypujemy do garnka kakao. Dodam też troszkę czekolady. To niezbyt zdrowe, ale dzieci ją lubią.
całość podam w takim oto kubeczku. Dostałam go od wnuczki. Ej, zostaw go! Dobrze. Nalewam gorące kakao do kubka i gotowe. A ja będę miała kolorowe kakałko. Spójrzcie na te wszystkie pyszne czekolady. Włożę je do miseczek. Wleję mleko. I ognia! Roztopimy to wszystko. Super! Szybko i sprawnie. Mam teraz naprawdę piękne, kolorowe kakao. Co za koszmar. Rączka, pomóż mi zrobić jej psikusa. Zamień etykietkę na słoiku z napisem sól na cukier. Wierzę w ciebie. Dziękuję, przyjacielu. Jesteś prawdziwym, lojalnym sługą. To znaczy kumplem. Właśnie tego potrzebuję. Cukier. Dodam go do każdej miseczki kolorowego kakao, żeby było bardziej słodkie. Myślę, że tyle wystarczy. Pozostało tylko wlać to do kubka. I spróbować, to znaczy udekorować bitą śmietaną. Voilà. Zgadza się. Miały być pianki. No to hop. Jeszcze słodki jednorożec i słomka. Gotowe. No i jak? Nie bardzo? Co wy tam wiecie? Chwileczkę. A ja wezmę ten kubek. Naleję do niego gorącego kakao. Udekoruję wszystko dużą ilością bitej śmietany. Oczywiście nie może zabraknąć dekoracji. Żelki w kształcie nietoperzy i syrop truskawkowy będą wyglądać idealnie w połączeniu z tym kubkiem. Dodam jeszcze słomkę. Można podawać. Wyszło mrocznie, czyli cudownie. Wednesday przestraszyła babcię Jenit. Ale nie ma się co dziwić. Britney, jesteś gotowa? Oczywiście! Wygląda fajnie. Czemu to jest takie słone? Słone? O nie! O, kakao od babci. Spróbuję. Pyszne. Dziękuję. Ojej. Wednesday, rozpoznaję twój styl. To przecież żelki. Uwielbiam je. Kakao też jest pyszne. Werble? Wednesday wygrywa. Wednesday już tańczy taniec zwycięstwa. Zróbmy to razem, zamiast przejmować się przegraną. Tym razem chcę burgera. Zrobi się. Oczywiście. Mięso? Przyda mi się. O, bułeczki! Też mi się przydadzą. Babciu! Pomidor! Też zabieram. Babciu, wszystko mi zabrałaś. Ale w sumie został mi jeszcze ten słodki pączek. I właśnie z niego zrobię mojego burgera. Obejdę się bez waszego paskudnego mięsa i starych bułek. Przekroiłam już pączka na pół. Użyję teraz różowej nutelli jako sosu. Uwielbiam ją. Na czym to ja skończyłam? Aha. Smaruję pączek nutellą. Teraz pora na mięciutkie pianki. Układam je na pączku. Nie może zabraknąć kwaśnego sosu. Przyda się tutaj. Ojej! Ale fajnie. Babciu, chcesz spróbować? Babciu, ostrożniej, to jest kwaśne. Ohyda. Babciu, szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Dobra, kontynuuję pracę. Polewam pianki sosem. I dodaję czekoladkę. To będzie najpiękniejszy burger na świecie. Całość ozdobię tęczowymi żelkami. Wygląda zjawiskowo. Gotowe. Ani, twój burger jest naprawdę niesamowity. Ale konkurentki są innego zdania. Ciekawe, co wymyśliła Wednesday. Nie skorzystam z tego mięsa, użyję ryby. Czemu tak agresywnie? Wow! Wednesday nawet z zamkniętymi oczami pociechała to idealnie. Teraz potrzebuję jajek. Po co? Dowiecie się tego troszkę później. Wbijam je do garnka i dodaję ser twarogowy. Trzeba chwilkę poczekać. A ja mam tu świetnego grilla. Spryskam go olejem, żeby kotlety nie przywierały. Właśnie tak. Zamykamy i czekamy. Ale to nie wszystko. Na górze jest jeszcze jeden opiekacz do bułeczek.
Gotowe, ale gorące. Bierzemy keczup. Smarujemy nim nasze bułeczki. Dodajemy sałatę, kotleta, ser, pomidora. I przykrywamy wszystko drugą połową bułeczki. No i proszę, lepsze niż w McDonaldzie. Mój omlecik też jest gotowy. Na czarnej bułce układam czerwoną rybę. Na wierzchu jajko i kilka plasterków ogórka. Dla świeżości. Całość zamykam drugą czarną bułką. Teraz sięgam po mój ulubiony gadżet kuchenny, dzięki któremu tracę mniej czasu na krojenie pomidorków koktajlowych. To mój wynalazek. Jeden ruch i gotowe. A gdzie są moje Cheetosy? Enid, nie powinnaś była tego robić. Zaraz Rączka da ci nauczkę. Uważaj! Co za straszydło, won mi stąd! Enid, oddaj mu Cheetosy. Nie ma mowy! Orety, wygląda na to, że mamy tu walkę, która już skończyła się porażką Enid. Enid, przegrałaś, oddawaj Cheetosy. Dziękuję, Rączko. Długo ćwiczyłeś te chwyty? Cheetosy mają nieodpowiedni kolor, pomaluję je na czarno. Wyglądają tak o wiele lepiej. Dodaję Cheetosowe nóżki do mojego burgera i gotowe. Można podawać. Smacznego, Britney! Chcę zacząć od tego. Słodki różowy burger. Na pewno zrobiła go Enid. Dodała tam moje ulubione pianki. Pyszne. Dobra robota, Enid. To jakiś potwór? Krab czy pająk? W sumie nieważne. Spróbuję. Ojej, tu jest ryba. To okropne, nienawidzę ryb. O, a ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Spróbuję. Pyszności. Babcia zawsze wie, jak mnie uszczęśliwić. To najlepszy burger. Dziękuję, kochanie. Jeszcze coś tam potrafię. Podobało ci się wideo? Subskrybuj kanał Barada, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge'y. Do zobaczenia. Pa, pa.